Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest z porównaniem Motorola One Zoom kontra iPhone 11 Pro. W iPhone 11 Pro procesor A13 od Apple'a, 4 GB. W przypadku Motorola mamy procesor Snapdragon 675 GB pamięci. Również 4. Sprawdźmy, jak telefony działają, jak szybko odpalają aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM, więc lecimy. Pierwsze co, Allegro. Oczywiście samo robimy w przypadku gier Japek. Dobra, więc sobie na razie ogarnęliśmy temat Allegro, AliExpress. AliExpress, co będziemy mieli w Ali? Ali jest też na iPhone'a. Ceneo. iPhone. Galerie. Też iPhone. HBO Go. iPhone. Motka jeszcze myśli. Ipla. No, Ipla tu zawraca, mówiąc krótko. Jak dojadę dla iPhone'a, mapy też wygrywa iPhone, chociaż nie, Motka w sumie szybciej dociągnęła wszystko. Player.pl dla iPhone'a, OLX również iPhone, pyszne.pl nie dotknąłem, ale myślę, że sobie mimo fal startu. No nie, no dobra, Motka dlatego wygrała. Trudno, widzieliście, że to było trochę sfałszowane. Pizza Portal dla iPhone'a. Dalej sklepy, też iPhone. Spotify, iPhone. TapTalk, iPhone. TripAdvisor, również dziecko Apple'a. Twitter dla iPhone'a. Uber też dla iPhone'a. Wykop iPhone i YouTube też tak teoretycznie iPhone, chociaż blisko Motorola była, więc tak to wygląda. Sprawdźmy RAM, co będzie z RAMem w Allegro, w RAMie AliExpress, tutaj w RAMie w Motorola nie, zresztą widzicie cenę o to samo, tu w RAMie, tu poza. HBO Go w RAMie, tu poza. Ipla tak samo. Jak dojadę w RAMie, tu się restartuje. Mapy w RAMie, w iPhone'ie tutaj nie. Player w RAMie, tu nie. OLX to samo. Pyszne.pl tak samo. Pizza Portal tak samo. Sklepy tutaj zrestartowane, tu w RAMie. Spotify tu w RAMie, tutaj nie. TapTalk to samo. Idziemy dalej, TripAdvisor, bardzo podobnie, Twitter, no widać, Ubery, tu w RAMie, tu restart, wykop to samo i YouTube to samo, no 4 giga to za mało, tyle w komentarzu, nic więcej, nic dodać nie mam w tym temacie, jeśli chodzi o RAM, no tu 4 w iOSie, ok, ale w Androidzie dwa razy tyle co najmniej. Dobra, gry, zobaczmy, czy będą różnice większe, lecimy, Asphalt 9. Już widzimy, że w iPhone'ie wstępnie odpalona gra. Zobaczmy, co będzie dalej. Odpalone, czyli wygrywa tutaj iPhone. Na Motkę ze Snapem 675 czekamy dopiero teraz. Dobra, Asphalt 8. Odpalone. Tu dopiero teraz. Tempo Run 2 dla jabłka, na Androida czekamy tutaj dość długo. Subway Surfers, iPhone wygrywa. Dead Trigger 2 dla iPhone'a. Dobra. Następnie mamy Asphalt Extreme. Też wygrywa iPhone.
Motka już tnie lekko. Unkilled. iPhone wygrał. Na motkę czekamy. Trochę. Jest. I ostatnie będzie PUBG. Ale widać tendencję w grach. Również iPhone jest o wiele bardziej wydajnym smartfonem. Nie ma co się dziwić. Dobra, dokończmy ten test. Jeszcze zobaczymy, czy wszystko będzie w ramie. Sądzę, że w iPhone'ie tak. W Motorola pewnie nie. No bo tu jakiś update, dobra, nieważne. No lecimy. Co w ramie? Asphalt 9 tu w ramie, w drugim nie. Następnie Asphalt 8 tu w ramie, tutaj widzimy nie. Temple Run tu w ramie, tu się restartuje, zestartowało, znaczy się to od tej Subway Surfers podobnie. Dead Trigger tu w ramie, no tutaj nie bardzo. Bla bla bla, idziemy dalej. Anki Asphalt Extreme w ramie, tu też w ramie. Unkilled tu w ramie jest, a tutaj nie ma. I PUBG Mobile w ramie, no tutaj też w ramie. No więc tu widać, że też wygrywa iPhone. 4 giga, jak już mówiłem, za mało pamięci jak na Androidy na dzisiejszy dzień, żeby naprawdę fajnie wszystko nam śmigało i tak działało, jak powinno. Dobra, odnośnie jednego i drugiego smartfona, znaczy macie tutaj playlisty, porównania z innymi, możecie zobaczyć, macie pytania, piszcie, dzwoneczki, subskrypcje, komentarze tu na dole, społeczności, patronajty. No i cóż, na dzisiaj tyle. Motorola One Zoom kontra iPhone 11 Pro. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!